Dzień dobry kochani, w nowym daily vlogu. Dzisiaj mamy sobotę. Pogoda średnia. Ma być podobno ciepło i ma wyjść słoneczko, ale jeszcze się na to nie zanosi. Dzisiaj w planach mamy już zaliczony basen. Max pojechał teraz na myjnię, zaraz będzie po mnie i ruszamy na targi EkoCuda. To już będzie moja druga edycja. Niestety w tym samym miejscu, czyli w praskim centrum Koneser, i jak dobrze pamiętam, jak byłam na tej pierwszej edycji, to tam niestety było dosyć ciasno. Jak będzie teraz? Nie wiem. Nie sprawdzałam listy wystawców. Chcę sobie zrobić niespodziankę i mam nadzieję, że kilka rzeczy uda mi się kupić, które sobie już wcześniej wypisałam na liście. W ogóle powiem wam, że dzisiaj w Warszawie bardzo dużo się dzieje, bo w Ptaku jest wystawa międzynarodowa kotów i też myśleliśmy o tym, żeby jechać, ale w końcu stwierdziliśmy, że do Nadarzyna trochę nam nie po drodze, odrobinę za daleko, więc stwierdziliśmy, dobra, odpuszczamy. Ale też w ten weekend trwa Sephora Trend Report w Arkadii. No i postaram się, nie wiem jak to wyjdzie z Maxem, ale postaram się dzisiaj po południu uderzyć do Arkadii i zobaczyć, co tam ciekawego będzie się działo. Także widzicie, jedziemy teraz na te targi EkoCuda, później być może, tak powiedzmy na 50%, będzie grana Arkadia, ale muszę wam też powiedzieć jedną rzecz, otóż od kilku dni mam potworną alergię. W tym roku dopadła mnie znacznie szybciej niż zazwyczaj, nie byłam na nią przygotowana i leczę się, i ta alergia objawia się tym u mnie, że mam tutaj trochę podpuchnięte policzki, tutaj w tej okolicy też. Nie mam na sobie absolutnie żadnego podkładu, to jest tylko i wyłącznie filtr, który przebija i dosyć mocno się błyszczy, lekko przypudrowany, i korektor tutaj w okolicy oczu, bronzer, róż. I od kilku dni tak chodzę, a jak jestem w domu, to w ogóle zmywam totalnie wszystko z siebie i nakładam tylko absolutnie i wyjątkowo filtr, nic więcej, ale nie jest łatwo, nie jest łatwo. No, także koniec mojego narzekania, ubieram się i zabieram was na targi. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you. Już po targach i powiem wam szczerze, że moje wizje się sprawdziły po raz kolejny. Niestety było potwornie dużo ludzi, ogromne kolejki i strasznie ciasno. I tak naprawdę kupiłam tylko dwie rzeczy, już wam pokazuję. Pierwsza to jest jedna z moich ulubionych, woda różana Make Me Bio. Bardzo często polecam wam ten produkt, kosztuje naprawdę grosze. Ja zapłaciłam za nią niecałe 12 zł. A bardzo ją lubię i jeszcze kupiłam nowość na targach, która właśnie dzisiaj miała swoją premierę, a chodzi o markę Sensum Mare i tonik z algami. Bardzo lubię tego typu produkty, bo one świetnie działają na cerę mieszaną i na rozszerzone pory. Zobaczymy, jak będzie z tym, bo on ma
podobno bardzo intensywnie nawilżać i odżywiać. Mamy tutaj m.in. organiczną wodę z chabru bławatka, wodę z lodowca norweskiego, no i 5 rodzajów tych alg morskich plus kwas hialuronowy. I ja za ten tonik zapłaciłam 50 zł, więc w sumie całkiem dobra cena. On już powinien za chwilę pojawić się w sklepie internetowym marki w sprzedaży i będzie dostępny w dwóch pojemnościach. W tej pojemności, co ja wzięłam, czyli 200 ml plus pojemność 100 ml, taka mała podróżna. Różnica w cenie nie jest duża, a tak naprawdę opłaca się wziąć ten większy. I muszę Wam też powiedzieć, że przetestowałam aplikator. Wydaje taką piękną, delikatną mgiełkę. Także jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi ten produkt, ten znowu już sprawdzony od lat. Także takie moje zakupy, a teraz lecimy po świeże lilie. Wczoraj przyszły do mnie dwie przesyłki, jedną z nich zdążyłam otworzyć, a drugiej niestety nie i myślę, że zrobimy sobie to teraz na żywo, ale pokażę Wam tę pierwszą przesyłkę, która do mnie przyszła, a mianowicie te oto napoje probiotyczne, które w tej chwili zażywam, czyli Joy Day, i zamówiłam sobie w dwóch smakach, o smaku owoców leśnych i o smaku głogu. Myślę, że za jakiś czas opowiem Wam nieco więcej właśnie o takich probiotykach. A teraz otwieramy te dwie paczki. I co my tutaj mamy? No oczywiście moją kurację z napojami kolagenowymi. Jeśli śledzicie mnie w moich mediach społecznościowych, to doskonale wiecie o tym, że już od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy jestem właśnie na kuracji z tymi oto napojami kolagenowymi i zamówiłam sobie zapas buteleczki z Chi Kolagen Elixir. I słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie jest to zapakowane. Teraz marka pakuje w takie przepiękne kartonowe pudełeczka. I tutaj mamy tutaj mamy saszetki, czarne saszetki z kolagenem. A dlaczego czarne? Bo tutaj mamy zawartość 6000 mg kolagenu. Nie wiem, czy uda mi się to złapać, żebyście mogły zobaczyć. Tutaj jest, o, tutaj na górze, o, macie dawkę. Ale ja sobie tak pomyślałam, że zrobię dla Was oddzielny film, ponieważ pytacie mnie, jak przygotować skórę, włosy, paznokcie, ciało, swoją duszę na przyjście wiosny i lata, co robić, jakie kosmetyki stosować, jak do tego wszystkiego podejść, więc będzie taki film. Na razie nie będę się rozwodzić na temat tych saszetek, czy tych buteleczek, czy kolagenu, napojów kolagenowych, ale moje drogie panie, czas najwyższy podjąć to wyzwanie i jeśli jeszcze tego nie robicie i nie szykujecie się na to, by zrzucić ubrania i za chwilę wyjść prawie z gołym ciałkiem na ulicę, to czas najwyższy. Dzisiaj postanowiłam zrobić coś pysznego i słodkiego na weekend. I jak widzicie, mam już tutaj moją małą tortownicę, truskawki umyte, które zaraz będę kroić, do tego herbatniki, serek, w sumie to dwa serki, czekoladę karmelową i tutaj już rozpuszczam sobie masełko i będę robić oczywiście najprostsze na świecie ciasto, sernik z truskawkami, z białą czekoladą, które nie wymaga pieczenia. Na spód polecą zblendowane herbatniki, które później wymieszam z rozpuszczonym masłem. Teraz masa ma konsystencję takiego mokrego piasku, więc fajnie będzie można ją uklepać na spodzie naszego ciasta.
O, i tak to się właśnie prezentuje. Pamiętajcie, żeby dobrze ugnieść tę masę, żeby później, jak będziemy kroić ciasto, ona nam się po prostu nie osypywała. Wkładam formę teraz do lodówki, a zabieram się za krojenie truskawek. Kiedy spód macie już gotowy, to teraz czas na rozpuszczenie tabliczki czekolady. Robimy to oczywiście w kąpieli wodnej, a jak będzie gotowa, dodajemy ją do masy serowej. Tak prezentuje się gotowa masa serowa i teraz będę ją przekładać tutaj. Tak naprawdę powinnam dodać jeszcze jedną warstwę masy, a dokładnie ubitą śmietanę kremówkę. Ale stwierdziłam, że tym razem nie będę robić aż tak kalorycznej wersji. Zostanę tylko przy masie serowej. Resztę truskawek wyłożyłam na wierzch i do tego świeża mięta. Ciasto wstawiam do lodówki na kilka godzin, a wieczorem będziemy się nim delektować. No i oczywiście starczy też jeszcze na jutro. Także polecam Wam ten przepis. Banalnie prosty, a wyjątkowo smaczny. Wspominałam Wam o tym, że mam ochotę na słoneczko i piękną pogodę w ten weekend. No i się doczekałam. Wyszło naprawdę piękne słoneczko dzisiaj, a w dodatku temperatura wzrosła aż prawie do 18 stopni. To jest niesamowite, dlatego też przyodziałam dzisiaj mój nowy sweterek wiosenny, już z Reserved, spodnie z dziurami, no bo jakby inaczej. I wiecie, gdzie teraz ruszamy? Do Arkadii na Sephora Trend Report. W Arkadii jak zawsze cała masa ludzi, tłumy ogromne, ale za to był też moment przyjemności, ponieważ spotkałam tam Olę. Ola jest moją widzką i przyjechała do Warszawy właśnie na Sephora Trend Report, ponieważ Ola pracuje w Sephorze. A to było już nasze drugie spotkanie, chociaż muszę Wam powiedzieć, że tym razem wyjątkowo krótkie. Dosłownie trwało moment, bo nie mogłam Oli przeszkadzać, za to dostałam od niej cudowny prezent. Także Ola, wiem, że oglądasz moje filmy, pozdrawiam Cię cieplutko, całuski dla Ciebie i mam nadzieję, że następną razem spotkamy się i pogadamy nieco dłużej. A przy okazji powiem Wam, że dzisiaj stwierdziliśmy, że jednak nie wychodzimy nigdzie wieczorem. Max właśnie szykuje kolację. Co dzisiaj robisz? Makieruni. Makaroni. A pomodoro parmigiano. Czyli taką tradycyjne danie włoskie, szybkie, ale za to bardzo smaczne.
Także zaraz zjemy kolację. Ja mam ochotę na długą kąpiel. Zresztą jest sobota, można się zrelaksować. A później będziemy oglądać jakiś film. Także kochani, w tym momencie już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście po raz kolejny. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa!